Jesteśmy grupą pasjonatów zajmujących się czynną ochroną zagrożonych gatunków. Gatunkiem, któremu poświęcamy obecnie najwięcej uwagi, jest sokół wędrowny. Ten drapieżny ptak, niegdyś licznie występujący w naszych lasach, w latach 60. wyginął w Polsce z powodu zatrucia środowiska. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego. Celem tego ogólnopolskiego programu jest m.in. odbudowa populacji nadrzewnej sokoła wędrownego, kontrola i wspomaganie zalążków populacji sokoła, edukacja przyrodnicza oraz wspomaganie badań naukowych. Ta trójka wygląda na raczej tak. Dzięki wieloletniej współpracy hodowców, sokolników, ornitologów, leśników i wielu pasjonatów ochrony przyrody, dziś już można w Polsce zobaczyć dzikie sokoły, a dzięki nowoczesnej technice można nawet zajrzeć do ich gniazda i śledzić losy wypuszczanych ptaków. Odbudowa populacji sokoła wędrownego to m.in. hodowla i wypuszczanie młodych sokołów na wolność, poszukiwanie miejsc, gdzie widywane są dziko żyjące osobniki i instalowanie tam sztucznych gniazd, ich coroczna kontrola i obrączkowanie piskląt, zarówno tych od dzikich par, jak i z hodowli. Wiele z naszych zamierzeń udało się zrealizować dzięki temu, że w ubiegłych latach wielu zdecydowało się przekazać nam 1% swojego podatku. Te pieniądze procentują. Ich ofiarodawcy mogą mieć satysfakcję, że mają swój udział w rosnącej liczbie wypuszczanych ptaków, zasiedlonych sztucznych gniazd, czy w odkrytym w 2012 roku pierwszym od prawie półwiecza gnieździe sokoła na drzewie. Mogą też mieć satysfakcję, że w 2014 roku stwierdzono 2 kolejne lęgi sokołów na drzewach. Co ważne, gniazda zajęły ptaki wypuszczane przez nas w lasach przez ostatnie lata. Powracając do miejsca wypuszczenia, sokoły potwierdziły, że obrana przez nas metoda przywracania nadrzewnej populacji jest skuteczna. Rok 2015 okazał się jak do tej pory najlepszym sezonem dla sokoła wędrownego. Odkryliśmy 8 nowych siedlisk z parami sokołów wędrownych, w tym 4 nowe pary na terenach leśnych. Z 8 nowych par 7 przystąpiło do lęgów. Łącznie we wszystkich znanych nam gniazdach wykluły się 54 młode sokoły, z czego 35 na terenach zurbanizowanych, 13 w górach i 6 w lasach. Dzięki rosnącej liczbie gniazd na drzewach po raz pierwszy dokonaliśmy tzw. adopcji własnej w tych gniazdach. Polega ona na podłożeniu młodych ptaków pochodzących z hodowli do gniazda dzikich sokołów wędrownych. To najlepsza metoda reintrodukcji, najbardziej naturalna i dająca młodym sokołom najlepszy start życiowy. Stosuje się, gdy w gnieździe z jakichś powodów zginęły jaja lub młode, gdy jaja były niezalężone, ewentualnie gdy w gnieździe jest mała liczba własnych młodych, a warunki łowieckie pozwalają na wykarmienie większej ilości piskląt. Rok 2015 to 6. sezon naszych intensywnych reintrodukcji. Tym razem wypuściliśmy 76 sokołów wędrownych. W porównaniu z poprzednimi latami ta liczba może wydawać się nieduża. Jednak porównując ją z poprzednimi 20 laty, to nadal jest to znaczna liczba. W poprzednich latach mieliśmy duże dofinansowania z funduszy unijnych. Obecnie oczekujemy na kolejne ogłoszenie konkursów, z których będziemy mogli pozyskać następne środki na naszą działalność. W tym roku większość sokołów zakupiliśmy z własnych środków pochodzących z 1% przekazywanego przez naszych sympatyków przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Toruniu, Nadleśnictwa Nowe Ramuki i zakładów Barlinek Spółka Akcyjna. Mimo tych sukcesów, które nie byłyby możliwe bez Waszego wsparcia, sokół wędrowny to nadal rzadki ptak i czeka nas jeszcze wiele lat pracy, żeby na dobre powrócił do natury. Możesz nam w tym pomóc, przekazując 1% swojego podatku.